Witajcie mili moi na kanale Dream Hunter. Głosik mi trochę ucieka, ale to nic. Dwa ostatnie dni, piękna pogoda, po 20 parę stopni codziennie. Dzisiaj, jak mam trochę czasu, żeby jechać na wykopki, pada. Na szczęście nie jest to jakiś duży deszcz. Zobaczymy, wybieram się do lasu, zobaczymy, czy dam radę pochodzić, gdyż wczoraj niefortunnie uderzyłem się w łydkę. W dolną część łydki. Tak boleśnie, że kuleje troszeczkę, ale to szczegół. Łód wykopkowy, 2 tygodnie praktycznie nie kopałem, tylko tam te parę minut w zeszłym tygodniu po rybach. Jadę zobaczyć, mam nadzieję, że coś tam wyjdzie, a jak nie, potuptam, pooddycham świeżym powietrzem, zresetuję głowę po zapierdziulu, jaki mam w robocie. Co? Widzimy się na miejscu. Nie byłem w lesie chyba z 2-3 tygodnie może. Zobaczcie, jak się pozmieniało, jak zrobiło się pięknie zielono. Kwitną wszędzie kwiaty. Drzewa pokryły się liśćmi, a ja zaczynam od łomżuni. Widać stosunkowo świeży kapsel. Ktoś sobie łomżunię trzasnął. Lecimy dalej. A już przy kolejnym dołeczku, tym razem wpada coś takiego. Nie wiem, na początku myślałem, że to będzie szpic, grot, ale jakiś proszek w środku jakby był. Nie mam pojęcia, co to. Może to kieł. Tak też trochę wygląda. Ale nie jest to aluminium, nie jest to ołów. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to może być. Kolejny fancior, zdałoby się powiedzieć, nic wielkiego, aczkolwiek mały to nie jest. Taki stalowy hak. Powiem wam, że myślałem, żeby wybrać się wczoraj. Była piękna pogoda, a teraz pada coraz bardziej. Nie wiem, czy nie zrobiłem błędu, nie jadąc na wykopki wczoraj. Ale z cukru nie jestem, raczej się nie rozpuszczę. Póki co drzewa chronią w miarę przed deszczem. Zobaczymy, co będzie dalej. A z tego dołeczka, tadam, wychodzi krzyżyk. Czekajcie, ja go trochę przetrę w szmatkę, to może będzie widać, bo jest w całkiem fajnym stanie. No proszę, spójrzcie na to. Spójrzcie, jaki ładny. Miedziany bodajże, ale naprawdę stan bardzo fajny. No, pada coraz bardziej. Nie wiem, ile da się dzisiaj pochodzić. Mam nadzieję, że przestanie padać trochę, bo ciepło jest. To ten deszcz zaczyna być denerwujący. Spójrzcie, jak leży drzewo. Potężne było. A poległo. No i z kolejnego dołeczka wychodzi takie oto maleństwo. Już wam to pokazuję na drugiej kamerze. Guziczek. Bardzo malutki. No łóżko zerwane w połowie. Ale jest guziorek. Cieszy i lecimy dalej. Z kolejnego dołeczka, kochani, wychodzi coś takiego. Nie wiem, przetarłem to trochę szczotką, trochę szmatką, ale co to takiego jest? Z tyłu to chyba... Nie, z tyłu nie ma to żadnych napisów. Może część jakiejś odznaki, czegoś, nie wiem. Zaraz wyślę do chłopaków i zobaczymy, co oni na to. A ja standardowo, kochani, zapuszczam się w część lasu, gdzie jeszcze nigdy nie byłem. Idę między trzymi drzewami, a tu nagle brama. Po co? Na co? Nie wiem, ale jest dołeczek, a z dołeczka wychodzi łuseczka. Nie wiem, co to za łuseczka, nie znam się na nich. Chyba już sztucera. Jest fancik. Lecimy dalej. Powiem wam tak. Pusto.
Nie ma nic. Ale spójrzcie na ten las. Aż zapiera dech w piersiach. Jest przepięknie. Las się zieleni, ptaszki śpiewają. Pół godziny bite, bez żadnego sygnału, ale w końcu dołek. A z dołeczka pierwsza dzisiaj krągłość. No widać babę na wózku. I to tyle. A nie, czekajcie, to Edward. Teraz jak go troszkę przetarłem, to dopiero widać. To będzie Edek. No z twarzą w tą stronę to tylko Edward może być. Ale niestety, no napisy są bardzo zajechane. Ale pierwsza dzisiaj krągłość i to jaka. Hehe. No i super. Lecimy dalej, zobaczymy, może coś jeszcze wpadnie. No i z tego dołeczka wychodzi kolejna dzisiaj łuseczka, tylko tym razem taka malutka. Spójrzcie sami, jaka mała. No, ciekawe od czego to. Ale jest kolejna dzisiaj. Spójrzcie tylko, no kurde, nie chce mi coś wyłoszyć, czekajcie. O. Nie mam pojęcia od czego to może być. Nic, może chłopaki będą wiedzieli. Lub ktoś z was, jeśli wie, napiszcie. Tutaj była ta mała łuska, a tutaj cały pocisk. Spójrzcie na to. Trzeba się z nim delikatnie obchodzić, bo nie jest wystrzelony. Nie jest wystrzelony. No proszę. Będzie to trzeba gdzieś oddać na gardę albo coś. Nie wiem, zobaczymy co z tym zrobię. Ale, no powiem wam, że całego jeszcze nie znalazłem. No i powiem wam, że coś tu było strzelane. W obrębie paru metrów jest kolejna. Jest kolejna łuska. To jeszcze inna niż tamte. No robi się ciekawie. Lecimy dalej. Albo ktoś sobie tutaj zrobił prowizoryczną szczelnicę w środku lasu, albo coś się tutaj działo. Kolejny dołek, mam następne dwie łuski. Nie wiem czy się stąd nie wyniosę, bo zaczyna się robić tutaj niefajnie, same łuski. Nie po to tu dzisiaj przyszedłem. Plus no ten jeden cały pocisk, tak? No więc mam już ich chyba 6 łusek. Od tamtego drzewa do tego. Wszystko. Tutaj na tym pasku ziemi. I cały czas wszędzie są sygnały na łuski. Powiem wam tak, czasu mi za wiele już dzisiaj na chodzenie nie zostało. Więc powoli się z tego miejsca wynoszę. Sygnał na sygnale, łuska na łusce. Wrócę tu jednego dnia i zobaczę ile ich z tego miejsca da się jeszcze wytargać. A na razie muszę wyjść z tego lasku, żeby się przedostać potem na drogę, którą tu przyszedłem. No, powiem wam, że coś tam musiało się dziać. Muszę popatrzeć, poszukać, zobaczyć, bo nie trafiłem jeszcze w lesie tylu łusek w jednym miejscu. Plus ten cały pocisk. No, mały szok. No i na pewno tu wrócę w to miejsce. Zobaczymy tylko kiedy. A teraz, którędy ja tu przyszedłem? Dobra, trzeba znaleźć wyjście. Ja teraz powiem wam, że mała niespodzianka z tego dołka. Spójrzcie na to. Jaki naparstek. To szok. Jakiś kamień w nim jest. Nie mogę go wyciągnąć. B. B czy ósemka? Chyba B. Ale powiem wam, że w pierwszej chwili serducho zabiło, bo myślałem, wystawał tak rancik. Myślałem, że jest srebro, a to chyba aluminium. Ale naprawdę strzał, który cieszy, bo to chyba mój trzeci albo czwarty w życiu dopiero, więc jestem bardzo zadowolony z tego właśnie małego fanta. Ja powoli zmierzam w stronę samochodu, a tymczasem z dołeczka wychodzi jakaś monetka. Widać harfę na niej, ale chyba tylko harfę. No, nic więcej nie jestem w stanie na niej dojrzeć. Niestety. Powiem, że będzie to łosoś. Tak wielkościowo bynajmniej sądząc. No, chyba tak.
No, chyba łosoś. No, kolejna krągłość jest. Lecimy dalej. A ja przy kolejnym dołeczku. Tym razem wychodzi 2P bodajże. Z tego co widzę. Tak. Ewidentnie 2P. No, jest kolejna krągłość, ale nawalczyłem się znowu z kamieniami. Może nie dużymi, bo takiego. Ale między kamieniami się ta cholera schowała. Ale udało się ją wygrzebać. Lecimy dalej. Tak czy siak zmierzam w stronę samochodu. Zobaczymy, czy coś jeszcze wpadnie, czy już nie. Jakby coś, to widzimy się na podsumowanku. A ja w lesie, ale tym razem zbieramy pędy sosny. Na syropek na zimę. Powiem wam, że las jest tutaj tak zarośnięty, że mam krzaki po pas. Wybrałem się w krótkich spodenkach. Nie fajnie, ale nazbieram, bo to samo zdrowie.